Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan uniezależniania się od rosyjskiego gazu, węgla i ropy. Przygotowaliśmy się i dlatego pokazujemy ten najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od węglowodorów. I wzywamy także innych, naszych sąsiadów, naszych partnerów, przyjaciół z Unii Europejskiej, wszystkich do podobnego kroku. Jak najszybsze odejście od rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, rosyjskiego węgla. I sprawiedliwy podatek, który będzie wyrównywał pole gry w całej Unii Europejskiej. Nałożymy całkowite embargo na węgiel, a więc mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj, będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego. Będziemy robili wszystko, żeby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy. Już od paru lat prowadzimy bardzo intensywny proces dywersyfikacji. Na początku 2020 roku w systemie Orlen było ponad 50% ropy z innego kierunku niż kierunek wschodni. Dostosowywaliśmy nasze rafinerie, by można było dobrać takich koszyk gatunków ropy, by one były jak najbardziej optymalne do zastosowania w naszych rafineriach. I to udało się nam zrobić. Po wybuchu wojny zamówiliśmy około 28 tankowców, które zabezpieczają w pełni nasz system. Jesteśmy w 100% przygotowani na tą dywersyfikację. W 100% gotowi na pełną niezależność od rosyjskiego gazu. Jednocześnie jesteśmy po bezpiecznej stronie, bo w Polsce od zawsze obowiązuje obowiązek magazynowania gazu. My konsekwentnie napełniamy magazyny. Zawsze przed sezonem jesienno-zimowym nasze magazyny są pełne. Na dzisiaj to jest ponad 60%. W sytuacji jakiegokolwiek kryzysu jesteśmy gotowi je uruchomić i dostarczyć niezbędny gaz.